Moi drodzy petrolheadzi i fani motoryzacji, zjawiam się dziś z dobrą nowiną. Jak wiemy, lekko nie jest i z każdej strony atakują nas negatywne informacje o tym, jak to ekscytacja w motoryzacji umiera na naszych oczach, ustępując miejsca poprawności i zrównoważonemu rozwojowi. Nie warto jednak cały czas tkwić w tym nastroju, ja lubię być optymistą, więc spieszę z informacją, że oto Amerykanie ogłosili niedawno swój nowy flagowy model z najmocniejszą wolnossącą V8 w historii samochodów produkcyjnych. Ja w ciągu najbliższych kilkunastu minut zagłębię się w jej technikalia, odkrywając wszystkie jej tajemnice. Brzmi ciekawie? To zapnijcie pasy, jedziemy! Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Pareto, producent stalowych osłon chroniących podwozie naszych samochodów. Stalowe osłony pod silnik, skrzynie biegów czy wszystkie inne newralgiczne elementy to najsolidniejsze, najprostsze i najbardziej estetyczne zabezpieczenie przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi i przed skutkami warunków atmosferycznych. To świetny sposób na zadbanie o stan podwozia w naszych samochodach, który jest prosty w montażu, relatywnie niedrogi i nie narusza gwarancji pojazdu. W sklepie internetowym osłonypareto.pl znajdziemy osłony zarówno do samochodów osobowych, jak i busów oraz pojazdów 4x4, łącznie około 2000 produktów pasujących do 850 modeli pojazdów, a wszystko to z ekspresową dostawą w 24 godziny. Link do sklepu osłonypareto.pl wraz z 10% kodem rabatowym znajdziecie w opisie, a teraz wracamy do tematu tego filmu. Dzisiejszym bohaterem jest oczywiście Chevrolet Corvette Z06 na rok modelowy 2023, czyli najnowsze wcielenie amerykańskiej legendy w mocno usportowionym wydaniu. Główną nowością i prawdziwym majstersztykiem w tym modelu jest jednostka napędowa i to na niej skupię się od samego początku. Nowy silnik LT6 zastępuje poprzedni silnik LT4, o którym dużo opowiadałem w tym filmie. Jak doskonale wiemy, w ogromnym uproszczeniu moc silnika bierze się z ilości spalanej mieszanki. Im więcej upchamy w cylindrze paliwa i powietrza, efektywnie je spalając, tym większą moc uzyskamy. Coś niesamowitego natomiast dzieje się, gdy porównamy ze sobą oba te silniki. Poprzedni silnik LT4 miał pojemność 6,2 litra i kompresor zapewniający dodatkowe 65 setnych bara ciśnienia powietrza w komorze spalania, co przełożyło się na moc 650 koni mechanicznych. Nowy silnik LT6 jest mniejszy, ponieważ jego pojemność wynosi zaledwie 5,5 litra, jest 100% wolnossący, więc nie mamy żadnego dodatkowego doładowania powietrza, a mimo to generuje on aż 670 koni. Jakim cudem pojemnościowo mniejszy silnik bez żadnego dodatkowego źródła doładowania, które sztucznie wpychałoby dodatkowe powietrze do cylindrów, a więc pobierający powietrze pod znacznie mniejszym ciśnieniem atmosferycznym, jest w stanie wyprodukować więcej mocy. Czy to magia? Nie, to sprytna inżynieria. Pierwszą kwestią, którą warto w tym kontekście rozważyć, są maksymalne obroty silnika. Najprostszy wzór na moc to moment obrotowy razy prędkość obrotowa. Stary LT4 rozkręcał się zaledwie do 6,5 tysiąca obrotów, podczas gdy nowy, mniejszy silnik kręci się aż do 8600 obrotów na minutę. Więcej obrotów na minutę oznacza więcej cykli dostarczania porcji mieszanki do komory w danej jednostce czasu. Do tego dochodzi różnica temperatur powietrza dolotowego. Powietrze sprężone kompresorem ulega rozgrzaniu, a rozgrzane powietrze jest mniej gęste, więc w przeliczeniu zawiera mniej tlenu, który jest nam niezbędny z punktu widzenia spalania, a do tego trzeba pamiętać, że przecież kompresor również należy napędzić z paska rozrządu, czyli częściowo zabrać moc, którą dopiero co dodaliśmy. Wolnossący silnik natomiast, można powiedzieć, zasysa chłodniejsze powietrze, więc w przeliczeniu jest ono bogatsze w tlen. 100%
Stąd w doładowanych silnikach stosuje się zazwyczaj interkulery, by powietrze dolotowe schłodzić, natomiast pod kątem temperatury wolnossak ciągle będzie miał przewagę. Oczywiście nadal to silnik doładowany dostarczy nam więcej tlenu do komory spalania. Tutaj mowa tylko o temperaturze powietrza, która przekłada się na zawartość tlenu w przeliczeniu na każdy bar ciśnienia. Warto również wspomnieć, że wolnossący LT6 na dobrą sprawę jest w stanie zassać nieco więcej niż dokładnie jedną atmosferę powietrza dzięki zastosowaniu sprytnej komory dolotowej. Mamy dwie przepustnice i dwie komory dolotowe przyporządkowane do danego rzędu cylindrów. Jednakże są one między sobą połączone za pomocą trzech zaworów. Te trzy zawory w zależności od aktualnego poziomu obrotów otwierają się i zamykają w różnej konfiguracji, tworząc zamierzone fale zwrotne ciśnienia, które odbijając się od ścian dolotu rozpędzone wpadają do danego otwartego zaworu dolotowego, dzięki czemu do cylindra zasysane jest powietrze o ciśnieniu jednej atmosfery plus nieco tego rozpędzonego powietrza pod wpływem ciśnienia zwrotnego. Chevrolet mówi tutaj nawet o 10% wzroście ciśnienia względem zwykłego dolotu. Takie w pełni naturalne mini doładowanie. Do tego dochodzi kolejny niezwykle ważny czynnik, czyli stopień sprężania, który został podniesiony z poziomu 10:1 aż do poziomu 12,5:1, przez co mieszanka paliwowo-powietrzna jest mocniej ściskana podczas suwu kompresji, a to przekłada się na lepszą wydajność procesu spalania i wyższą generowaną moc. Warto na chwilę przyjrzeć się wymiarom tłoka w LT6, bowiem sam rzut oka na liczby dużo mówi nam na temat konstrukcji tej jednostki. Wielokrotnie mówiłem o tym na kanale, że mamy silniki tak zwane podkwadratowe, w których skok tłoka jest większy niż jego szerokość, oraz nadkwadratowe z krótkim skokiem, ale dużą średnicą tłoka. Te pierwsze charakteryzują się świetnym momentem obrotowym, natomiast nadkwadratowe z racji krótkiej podróży tłoków rewelacyjnie się wkręcają, osiągając wyższe poziomy maksymalnych obrotów. LT6 ma średnicę tłoka wynoszącą 104,5 mm przy skoku na poziomie zaledwie 80 mm. To daje nam stosunek średnicy do skoku 1,3. Dla porównania wysokoobrotowa Honda S2000 ma stosunek średnicy do skoku na poziomie 1,4, Ferrari 458 ma 1,16, natomiast absurdalnie wysokoobrotowe silniki Formuły 1 osiągają stosunek nieco powyżej 1,5. To nam pokazuje, jak niespotykanie mocno nowa Corvette 06 nastawiona jest na pracę w wysokich partiach obrotów. Trzeba jednak pamiętać, że ta moc silnika, o której tak dużo mówimy, to moc mierzona na kołach, przenoszona bezpośrednio na asfalt. Z tego względu, nim energia pochodząca ze spalania mieszanki trafi na sam koniec napędu, to na wielu etapach następują jej straty. Im więcej energii zgubimy po drodze, tym mniej mocy uzyskamy na końcu układu napędowego. Z tego względu amerykańscy inżynierowie mocno skupili się na możliwym obniżaniu mas wirujących. Mamy kute tłoki z odlewanego aluminium, kute tytanowe korbowody i kuty odelżony wał korbowy. Kolokwialnie mówiąc, im lżej kręci się silnik, tym mniej energii tracimy na zamienienie ruchu posuwisto-zwrotnego na ruch obrotowy, uzyskując na końcu wyższy poziom mocy. Więc gdy zadajemy sobie pytanie, jakim cudem wolnossący LT6 z mniejszej pojemności generuje więcej mocy, to musimy brać pod uwagę cały napęd. A propos ruchu posuwisto-zwrotnego. Jak wiemy, amerykańskie silniki w takim klasycznym bulgoczącym wydaniu charakteryzują się krzyżowym wałem korbowym i zjawisko to omawiałem m.in. w tym filmie. Ale krzyżowe wały korbowe oznaczają konieczność stosowania ciężkich przeciwwag na czopach korbowych, by neutralizować wibracje pochodzące z poruszających się tłoków. Wały korbowe z wykorbieniami co równe 180 stopni, czyli tak zwane płaskie wały, naturalnie znoszą przeciążenia pochodzące z ruchu tłoków, nie potrzebujemy więc tylu ciężkich przeciwwag, więc znów redukujemy masy wirujące w silniku, przez co tracimy mniej energii pochodzącej z molekuł paliwa. Płaski wał korbowy nierozerwalnie wiąże się również z kolejnością zapłonów na poszczególnych cylindrach.
Krzyżowe wały korbowe mają wykorbienia w dwóch płaszczyznach, przez co zapłony nie są dzielone porówno po jednym na każdy rząd cylindrów, tylko po jednej stronie następują po sobie dwa zapłony. Płaski wał wymusza równomierne, naprzemienne zapłony na obu rzędach cylindrów, to z kolei przekłada się na wydajność pracy dolotu i wydechu. Rytmiczne pulsy powietrza dostarczają tlen przez dolot, równomiernie rozkłada się również przepływ spalin przez układ wydechowy, stąd również charakterystyczny, symetryczny kolektor wydechowy 4-2-1 o takiej samej długości rur dla każdego cylindra. Jeśli nałożymy sobie kolejność wybuchów na taką grafikę, to zauważymy, że nie dość, że zapłony równomiernie przeskakują pomiędzy rzędami cylindrów, to również przeskakują pomiędzy dwójkowymi kanałami w kolektorze wydechowym. Kolejny, powiedzmy, nieamerykański element konstrukcji silnika LT6 to rozrząd. Jak doskonale wiemy, typowy, klasyczny amerykański rozrząd w V8 oparty jest o popychacze. W pogoni za spełnianiem norm emisji spalin coraz częściej widzieliśmy, jak jednostki napędowe zza oceanu przerzucają się na wałek rozrządu umieszczony w głowicy, czyli bardziej nasze europejskie rozwiązanie. Tutaj mamy full pakiet, czyli dwa wałki rozrządu w głowicy, oba z elektronicznie regulowanymi zmiennymi fazami rozrządu i łącznie 4 zawory na cylinder. Taki układ, czy nam się to podoba, czy nie, jest najwydajniejszy, a nowa korweta Z06 w całości pod wydajność jest podyktowana. Wałki rozrządu są drążone, czyli nazwijmy to puste w środku, co przekłada się na ich niższą masę, więc po raz kolejny mniejsze straty energii, wszystko musi działać maksymalnie lekko. Wysokim obrotom sprzyja również pozbycie się hydraulicznych popychaczy rozrządu, ruch z wałków przenoszony jest bezpośrednio na zawory za pomocą krzywek. Tylko, czy skoro nie mamy hydraulicznych popychaczy, to znaczy, że co jakiś czas ręcznie trzeba będzie regulować luzy zaworowe, niczym w latach 90? Okazuje się, że nie. Co prawda wszystkie silniki LT6 produkowane są ręcznie, natomiast za składanie rozrządu odpowiedzialny jest wyspecjalizowany robot, który na etapie produkcji dobiera odpowiednią grubość i charakterystykę podkładki do danego zaworu. Brzmi to może mało przekonująco, natomiast wszystko jest poparte realnymi testami długodystansowymi i General Motors zapewnia, że przez cały czas życia jednostki nie zajdzie potrzeba regulacji luzów zaworowych. Jeszcze a propos zaworów. Dolotowe wykonane są z tytanu, natomiast wydechowe wypełnione są sodem dla lepszego odprowadzenia z nich ciepła. Powoli staje się to standardem w wyczynowych silnikach sportowych samochodów i nie jest niczym niezwykłym. Rzadszym rozwiązaniem są jednak sprężyny zaworowe. Skoro nie mamy hydraulicznych popychaczy, to dużo ryzykujemy pod kątem rezonowania sprężyn. Każda sprężyna przy pewnej częstotliwości drgań wpada w rezonans, przez co tracimy kontrolę nad jej równomiernym ściskaniem i luzowaniem. Z tego powodu każdy zawór ma dwie sprężyny o różnej grubości i ilości zwojów, dzięki czemu charakteryzują się całkiem inną częstotliwością drgań. Gdy jedna sprężyna osiąga częstotliwość rezonowania, druga ten rezonans kasuje, dzięki czemu nigdy nie tracimy kontroli nad ruchem zaworów, mimo tak szerokiego zakresu obrotów silnika. Warto jeszcze przyjrzeć się układowi paliwowemu. Benzyna dostarczana jest dwoma wysokociśnieniowymi pompami paliwa, po jednej na każdy rząd cylindrów, natomiast bezpośrednie wtryskiwacze benzyny umieszczone są naprzeciw zaworów dolotowych, a nie jak to zwykle bywa, pod nimi. Mamy ku temu dwa powody. Po pierwsze, sporej średnicy zawory dolotowe wprowadzają do komory spalania mnóstwo powietrza, więc zależy nam na tym, by pod nimi mieć maksymalnie dużo miejsca, żeby napełnianie komory spalania nie było w żaden sposób zakłócone. Po drugie jednak, z racji mocno nadkwadratowej konstrukcji, a więc krótkiego skoku tłoka, przy niskich prędkościach obrotowych silnika tłok porusza się stosunkowo wolno, przez co mieszanie paliwa z powietrzem w cylindrze jest słabo wspomagane. Umieszczając wtryskiwacz naprzeciw zaworom dolotowym, można powiedzieć, z dwóch stron wystrzeliwujemy ku sobie powietrze i paliwo, przez co molekuły są ze sobą z dwóch stron zderzane, co wspomaga ich mieszanie. Bardziej jednorodna, dobrze wymieszana mieszanka w cylindrze oznacza lepsze parametry spalania, a przez to wyższą wydajność silnika.
Jako totalną ciekawostkę mogę dodać, że podczas projektowania tego silnika jego wewnętrzne oznaczenie kodowe brzmiało Gemini i było nawiązaniem do programu kosmicznego NASA z lat 60. nazwanego Gemini właśnie. Jeśli przyjrzymy się jednostce napędowej, to w wielu miejscach ujrzymy ikonki rakiet kosmicznych i są to takie easter eggi nawiązujące do kosmosu i programu NASA. A z racji tego, że LT-6 to wyczynowa jednostka napędowa, to oczywiście posiada suchą miskę olejową, zapewniającą odpowiednie smarowanie silnika nawet przy największych przeciążeniach. Co ciekawe, silnik wymaga aż 9,5 litra oleju i aż 80% z niego znajduje się w suchej misce, podczas gdy tylko pozostałe 20% faktycznie krąży po silniku. Tak oto przedstawia się cała architektura silnika i absolutnie bez żadnych wątpliwości jest to wspaniałe dzieło inżynierii. Najmocniejsza wolnosąca V8 w historii. Ostatnim rekordzistą pod tym względem był Mercedes SLS AMG Black Series sprzed ponad dekady. W obecnych czasach nikt już nie wraca do wolnosących silników, bo zbyt trudno jest je homologować pod kątem emisji, znacznie łatwiej jest dodać turbo doładowanie, kompresor lub oczywiście elektryczny układ hybrydowy. Posługując się, można powiedzieć, europejskimi rozwiązaniami, zrobili najbardziej amerykańską rzecz, jaką można sobie wyobrazić w temacie motoryzacji. Znów, po raz kolejny poszli własną drogą, wbrew obowiązującym trendom. Normy emisji prowadzące do śmierci spalinowych jednostek napędowych? Nie ma sprawy, poradzimy sobie po swojemu. Oni od zawsze wierzyli, że esencją sportowych doznań jest wolnosąca V8 i będą wbrew wszystkim utrzymywać tę architekturę tak długo jak tylko się da. Nie ma bulgotu i warkotu? W zamian mamy wspaniały krzyk silnika rosnący aż do 8600 obrotów, a gdy dochodzimy do końca skali, wystarczy zmienić bieg i bum, ryk trwa dalej. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Nowy Chevrolet Corvette Z06 to jednak nie tylko silnik, więc warto się również przyjrzeć jego innym aspektom. Dużo na temat samej konstrukcji 8. generacji Corvette'y opowiedziałem w tym filmie i naprawdę polecam się z nim zapoznać, bo trochę zmienia postrzeganie amerykańskiej motoryzacji, natomiast z racji, że Z06 jest bardziej wyczynową odmianą standardowej wersji, to charakteryzuje się ona dodatkowymi rozwiązaniami wartymi omówienia. Moc silnika przekazywana jest na tylną oś za pomocą ośmiobiegowej, dwusprzęgłowej, automatycznej skrzyni biegów Tremec. Na dobrą sprawę jest to ta sama skrzynia co w ostatniej Corvette Stingray, tutaj natomiast ma skrócone przełożenie główne, dzięki czemu lepiej wpasowuje się w charakterystykę silnika i pracę w wyższych partiach obrotów. A wracając jeszcze na chwilę do LT6, wspaniałe, centralnie umieszczone serce tego samochodu, trzeba również odpowiednio chłodzić i w dużej mierze temu poświęcono aerodynamikę. Zazwyczaj ograniczało się to do kilku zabiegów stylistycznych, dodatkowych dyfuzorów czy dokładek, tutaj natomiast mamy zupełnie nowe nadwozie, które przede wszystkim uległo poszerzeniu o prawie 4 cm z przodu i nieco ponad 10 cm z tyłu. To umożliwiło zmianę profilu nadwozia, tak by kanały i przetłoczenia doprowadzające powietrze były bardziej agresywne, natomiast same wloty, zarówno z przodu jak i z tyłu przy silniku, znacznie większe, dzięki czemu przepływ świeżego powietrza zarówno do procesu spalania, jak i chłodzenia jednostki oraz osprzętu jest znacznie większy. A z racji, że to stricte wyczynowy model, to koniecznością było jeszcze zadbanie o odpowiedni docisk aerodynamiczny, bowiem bez tego ciężko jest konkurować w tak wyspecjalizowanym segmencie rynkowym. Przedni dyfuzor, przednie lotki boczne, tylny dyfuzor i oczywiście spoiler główny, wszystko karbonowe, generują łącznie 333 kg docisku aero przy 300 km na godzinę, czyli o 50% więcej docisku niż w przypadku standardowej Corvette C8, co jak wiemy, powoduje zasadniczo lepsze pokonywanie zakrętów. Świetną trakcję zapewniają ponadto największe opony, jakie kiedykolwiek zostały włożone do Corvette'y,
mianowicie Michelin Pilot Sport Cup 2R o rozmiarach 275-30R20 z przodu i aż 345-25R21 na tyle, a umieszczone są one na w pełni karbonowych felgach, co wpływa na obniżenie masy nierozsorowanej, dokładnie mówiąc o 19 kg, a przez to i lepsze prowadzenie. Do niedawna elementy typu karbonowe felgi dostępne były wyłącznie w najrzadszych hipercarach, co tylko pokazuje, jak poważnym graczem w tej kategorii jest nowa Z06. Do tego dochodzą węglowo-ceramiczne hamulce, z przodu 398 mm, sześciotłoczkowe, z tyłu 391 mm, czterotłoczkowe oraz o 15% twardsze zestrojenie zawieszenia. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że to maszyna przeznaczona głównie na tory wyścigowe. I przemawiają za tym również osiągi. Pierwsza setka pojawi się na prędkościomierzu po zaledwie 2,6 sekundy. Dokładnie mówiąc, to nie setka, a 97 km na godzinę, bo za oceanem mierzy się czas od 0 do 60 mil, ale i tak to jest naprawdę imponujące osiągnięcie, plasujące Z06 wysoko na liście najlepiej przyspieszających samochodów świata. Do tego dochodzi jeszcze prędkość maksymalna na poziomie 320 km na godzinę. Jak więc można podsumować nową Corvette Z06, która wyjdzie w roku modelowym 2023? Tak jak wspominałem przed chwilą, w mojej ocenie to paradoksalnie najbardziej amerykańska rzecz, jaką mogli zrobić, mimo że pod kątem na przykład dźwięku silnika kojarzy nam się bardziej z Europą. Mają swoją wizję aut sportowych i trzymają się niej za wszelką cenę, wierząc, że to co robią jest dobre. Nowa Z06 to również nie jest nieokrzesany wariat nadający się tylko do jazdy na wprost. Centralnie umieszczony silnik, porządne aero i nowoczesne sportowe rozwiązania powodują, że nie dość, że Corvette staje na równi z europejską konkurencją, to dodatkowo robi to za ułamek ceny w porównaniu do tego, ile za podobny samochód życzyłoby sobie Ferrari czy Lambo. Ameryko, szanuje. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co na temat Z06 myślicie. Czy Amerykanie postąpili słusznie, czy jednak niepotrzebnie poświęcili charakterystykę bulgoczących V8-ek na rzecz wysokoobrotowych ryków? Oczekuję kulturalnej rozmowy w komentarzach. Koniecznie pamiętajcie o naszym sklepie z koszulkami, bluzami i gadżetami. Przygotowaliśmy dla Was sporo fajnych produktów. Widzimy się jak zawsze w sobotę o 11:30. A jak film się spodobał, to zachęcam do udostępniania go wśród znajomych, bo warto zarażać motoryzacyjną pasją dookoła. Jeśli doceniacie moją pracę, to może warto, abyście rozważyli opcję drobnego wsparcia kanału. W międzyczasie wpadnijcie również na naszego Instagrama i Facebooka, tam mamy okazję się nieco lepiej poznać. Po prawej stronie mam dla Was inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału, koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert, trzymajcie się ciepło, cześć!